Księga Mateusza, 5 rozdział, werset 13 i 14. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sol zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej się już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Kiedy zacząłem analizować te dwa wersety, które są jakby w kolejności naszego studium, im bardziej wygłębiałem się w tą prawdę, w ten tekst, tym bardziej czułem się dziwnie. I wiecie, kiedy czytałem to, wy jesteście solą, światłością, to miałem ochotę się odwrócić. Kto? No chyba nie ja. O kim tu mowa? Myślę, że podobnie czuli się słuchacze tam słuchający wtedy. Czy wiele tu jest prawd, będziemy do nich później nawiązywać, zdążać. Ale dwa jakby takie zasadnicze, bardzo dobrze znane wtedy Izraelitom, było w każdym domu one, czyli światło i sól, które miały ogromne zadanie. Z tego wynika, moi drodzy, że ten świat, o którym jest mowa tam, a tym bardziej dzisiaj, jest po pierwsze pogrążony w totalnej ciemności, a po drugie gnije. I te elementy, sól i światłość, którymi my jesteśmy, wiecie, przeraża mnie fakt, że one mogą nie spełniać swego zadania. Jedno i drugie. Jedno się może ukryć, a drugie może stracić swoje wartości. Myślę, że słuchacze wtedy dobrze jakby nadążali za tym, co Jezus mówił. Myślę, że Jezus dużo, dużo, dużo więcej mówił, niż my mamy napisane. Nie sądzę, że ludzie przyszli taki kawał drogi, usiedli na górze, żeby 12 minut słuchać, bo mniej więcej tyle trwa przeczytanie tych trzech rozdziałów. Myślę, że o wiele, wiele więcej Jezus tam nauczał. I kiedy oni słyszeli, że mają być solą i światłością, myślę, że byli trochę zdziwieni, a może i przerażeni. Ale kiedy głębiej się nad tym zastanawiałem, to zrozumiałem, że nie można tego rozpatrywać tak po prostu, wyrwane z kontekstu. Że to jest dokładnie umiejscowione w pewnym miejscu, w pewnym kontekście. Czyli zaraz za błogosławieństwami. Że oto błogosławieństwa stały się fundamentem do tego, aby tak żyć. Oto te błogosławieństwa są jakby po to, żeby później tę rolę spełniać. Że błogosławieństwa jakby nakreślają fundament do tego, żeby następne rzeczy mogły zaistnieć. I moi drodzy, pozwólcie, że mimo to, że chcę iść dalej, trochę walczyłem sam sobą, przygotowywując się do tego tematu, bo z jednej strony chciałem już ten temat kontynuować, ale tak ciągle myślałem i było to w moim sercu, żeby raz jeszcze przypomnieć, co jest tym fundamentem. I chcę dokonać rzeczy dzisiaj graniczącej z cudem. To, na co poświęciłem, nie pamiętam dokładnie, około 12 wykładów, chcę dziś zawrzeć może w pół godziny. Nie wiem, czy to jest realne, ale chciałbym, abyśmy sobie to skondensowali, abyśmy zobaczyli, o czym Jezus mówił tak na świeżo. Bo myśmy rozpoczęli gdzieś we wrześniu, więc przypuszczam, że wiele rzeczy nam mogło się już rozmyć, że wiele rzeczy straciło swoją ostrość. Więc pozwólcie, że na nowo, raz jeszcze popatrzymy na ten fundament, na którym mamy budować całą resztę. Myślę, że warto, żeby to raz jeszcze sobie przypomnieć, żeby umieć do czego się później odnieść. Moi drodzy, te błogosławieństwa, wiecie, że były i są tak radykalne, że na przestrzeni wieków chrześcijanie próbowali cokolwiek z tym zrobić, żeby sobie wmówić, że to nie jest dla nich. Oczywiście tak nie jest. One są dla nas. I powiem tak, one są, każde jedno jest dla nas. To nie tak, że ja mam być, nie wiem, czystego serca, brat Dawid ma być miłosierny, ktoś tam jeszcze ma być cichy i tak dalej. Absolutnie nie. Każdy z nas ma przyswoić sobie
wszystkich 8 błogosławieństw. Moi drodzy, wspominałem i akcentowałem to wielokrotnie, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, każdy z nas, kto będzie w internecie to oglądał, każdy z tych słuchaczy, którzy tam byli, jest spragniony szczęścia. Nie wierzę, że może być inaczej. Każdy z nas szczęścia pragnie. A przecież to mówi o szczęściu. Nasz przekład Biblii Warszawskiej mówi błogosławieni. Nowszy przekład mówi szczęśliwi. Więc ten tekst mówi o drodze do szczęścia. Problem w tym, że wielu ludzi chce dojść do szczęścia, pomijając zasady, które tu są opisane. A tego się nie da. Nie da się ominąć tych zasad, a być szczęśliwym. Moi drodzy, więc najpierw takie ogólne spojrzenie, a potem postaram się po kilka zdań na każde z nich. Jak zdążymy, to wejdziemy jeszcze troszkę głębiej. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Jedno zdanie na temat konstrukcji tej wypowiedzi. Widzicie, rozpoczyna się i kończy takim samym zdaniem. Jakby klamrą spinającą całość. A brzmi to zdanie w ten sposób. Albowiem ich jest Królestwo Niebios. Początek i koniec. Więc tak jakby to była klamra spinająca całość. Mówiąca, że do nich należy Królestwo Niebios. A więc można by powiedzieć, moi drodzy, że już z samej konstrukcji tej wypowiedzi wynika jeden fakt. Że aby być obywatelem Królestwa Niebios, trzeba znać, rozumieć i żyć. I żyć tymi błogosławieństwami. Jeśli nie chcemy, to nie możemy być obywatelami Królestwa Niebios. Więc ogólne spojrzenie. Pierwsze 3 błogosławieństwa, czyli ubodzy w duchu, smutni i cisi, opisują jakby naszą drogę do Boga. Oczywiście mają wątki poboczne, ale trzymam się tego głównego nurtu. One są jakby opisem drogi zbawienia człowieka. Opisem kogoś, kto poszukuje ratunku. Inaczej mówiąc, jakby opisem kroków pokuty. Potem następuje 4 błogosławieństwo, czyli spragnieni i złaknieni sprawiedliwości. I ono jest tym przełomowym momentem, kiedy człowiek szukający znalazł. Pragnący uzyskał zaspokojenie, który szukał ratunku i otrzymuje ten ratunek. Czyli ze człowieka poszukującego mamy kogoś, kto znalazł, kto jest nowym stworzeniem. Kolejne 3 błogosławieństwa, 5, 6, 7, czyli miłosierni, czystego serca, pokój czyniący, mówią już zupełnie o czymś innym. One mówią o charakterze człowieka, o charakterze tego nowego stworzenia. One bardzo mocno weryfikują prawdziwość i autentyczność tego przeżycia. Są takim niesamowitym lustrem, przed którym stajemy i które jakby ocenia stan naszego chrześcijaństwa. Moi drodzy, to 4 błogosławieństwo mówi o nowozrodzeniu. Mówi o tym, że jesteśmy nowym stworzeniem. O tym, że ktoś jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Wiecie, to nie jest tak, że w efekcie tego wyszedł człowiek trochę poprawiony. Wyszedł zupełnie nowy człowiek. O nowym sercu, o nowych priorytetach, o nowych dążeniach, o nowych reakcjach na sytuację. Pamiętacie ten obraz śmietany? Kiedyś dawno go wspominałem. Przypomnę. Kiedyś na gospodarstwach mleko, świeżo wydojone wstawiano do chłodnego miejsca, do lodówki lub tam gdzieś. I za kilkanaście godzin rano czy kiedyś, kiedy by go wyjęto, to ktoś nie znający się na rzeczy powiedziałby: wow, garnek śmietany.
Oczywiście bzdura, bo to była tylko warstewka. Wystarczy byłoby poruszać i wszystko byłoby oczywistym. Ale wiecie, z naszym chrześcijaństwem tak może być. Niech nas Bóg uchowa, żeby nasze chrześcijaństwo było warstewką. Warstewką powierzchowną. A kiedy tylko ktoś nas poruszy, to się okaże, co jest pod tą warstwą. I właśnie te trzy kolejne błogosławieństwa, o których wspominam, są właśnie tą weryfikacją. One rozprawiają się z naszą powierzchownością. Są właśnie tym lustrem pokazującym nam, kim jesteśmy, a kim mamy być. Ale zostało nam jeszcze jedno. Bo 3 plus 1 plus 3 to mamy 7, a jest ich 8. A to 8 trochę się wymyka spod tego podziału. Gdzie to 8 jest efektem wszystkich pierwszych, wszystkich 7 wcześniejszych. Jeśli człowiek rzeczywiście przeżył nowozrodzenie, które opisują te pierwsze 4, a później żyje według tych 3 kolejnych, które opisują jego charakter, to naprawdę może się spodziewać, że przyjdzie to 8. Czyli błogosławieni, którzy cierpią prześladowania. To jest taki ogólny szkic, żebyśmy mniej więcej mieli ogólny obraz, co Jezus miał na myśli, że w ten, a nie inny sposób ułożył te kolejnych 8 zdań. A teraz pozwólcie, że dokonam właśnie tego cudu, żeby zrobić takie streszczenie przez pół godzinki, jakie mi pozostało. Więc pierwsze błogosławieństwo. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Moi drodzy, to jest pierwsze i podstawowe błogosławieństwo. To jest jakby brama otwierająca nam wejście do, nie wiem jak to nazwać, ogrodu błogosławieństw. Jeśli ktoś by tego nie uchwycił, nie uchwyci nic innego. Błogosławieni ubodzy w duchu. Oczywiście nie jest to mowa o ubóstwie materialnym, fizycznym, ale chodzi tutaj o świadomość duchowego stanu. Świadomość duchowej nędzy. Inaczej mówiąc, świadomość grzechu. Dokładnie o to chodzi. I kapitalnym obrazem tego jest przypowieść o celniku i faryzeuszu, którzy znaleźli się razem w świątyni. Wiadomo, kto jest kim. Ten faryzeusz na pewno nie był ubogim w duchu. Choć może wyglądał świetnie, chwalił się wszystkim, ale ubogim w duchu był ten celnik, który nawet nie miał odwagi oczu wnieść do góry. Bił się w pierś i mówił: zmiłuj się nade mną. On znał swój stan. On znał swoją grzeszność. I to jest człowiek ubogi w duchu. Moi drodzy, świadomość swojego stanu, świadomość swojego grzechu jest absolutnie podstawowa. Ona będzie nas prowadzić dalej. Człowiek, który nie wie, że jest chory, nie ma potrzeby zwracać się do lekarza. Człowiek, który nie wie, że ma problem duchowy, nie ma potrzeby z tym nic zrobić. Więc świadomość grzechu, świadomość swojego stanu jest absolutnie pierwsza. Ale za każdym razem, pamiętacie, też starałem się to odnosić do ludzi wierzących, czyli do nas. Błędem byłoby strasznym, gdybyśmy stwierdzili, że teraz już mamy wszystko. Że teraz już jako ludzie wierzący, jako nowe stworzenia, nie potrzebujemy tej samej świadomości. Tej samej świadomości, że bez Boga tak naprawdę nic nie zrobię. Tej samej świadomości, że bez tego poczucia mojego ubóstwa w duchu, mojego uzależnienia, całkowitego uzależnienia, cokolwiek mogę zrobić. Gdzie przypomina mi się niesamowite świadectwo. Przyjeżdża tutaj mniej więcej raz do roku czarnoskóry pastor z Anglii do Cieszyna, do zboru Elim, Dennis Green się nazywa. Pamiętam, kiedyś powiedział taką myśl. Jako młody pastor, kaznodzieja, przeżył niesamowity wieczór, kiedy on zwiastował, on modlił się o ludzi na jakiejś tam kampanii ewangelizacyjnej. Działy się niesprawdopodobne cuda. On sam nie miał w ogóle wyobrażenia, że coś takiego może się dziać. Ludzie na jego modlitwę wstawali z wózków inwalidzkich, nogi się wydłużały. On sam był w szoku. Kiedy wrócił do hotelu, zaczął się modlić, dziękować Bogu,
I w tym miał widzenie. Zobaczył osiołka. Na tym osiołku postać i wiedział w 100%, że to jest Jezus. Ten biblijny obraz Jezusa wjeżdżającego na osiołku. I nagle, wiecie, jakby kamerą zbliżenie na łeb tego osiołka. I z przerażeniem zobaczył tam swoją twarz. I Pan Bóg mu powiedział, jesteś tylko osiołkiem. To ty mnie nosisz. To ty nosisz moją obecność, nic więcej. Nie próbuj sobie odbierać chwały. Nie próbuj myśleć sobie cokolwiek więcej. Tylko mnie nosisz, nic więcej. Ubogi w duchu, wciąż. Jako kaznodzieja. Ubogi w duchu, wciąż. Cały czas. Nie możemy sobie pozwolić na jakąś niezależność od Boga, bo to będzie początek upadku. Wtedy, kiedy mówiłem, podawałem różne historie biblijne, ale już nie ma czasu, aby do tego wracać. Kolejne błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Oczywiście nie chodzi tutaj o smutnych, w sensie, że chodzą posępni, mają smutne miny, ale chodzi tutaj tylko o jeden rodzaj smutku. Smutek, który wynika z pierwszego błogosławieństwa. Moi drodzy, ja wciąż podkreślam, że aby mogła nastąpić prawdziwa pokuta, musi nastąpić smutek. Sama świadomość grzechu to jest jedno. Ale jeżeli w drugim etapie nie nastąpi prawdziwy smutek i wszystko jedno, jak on jest wyrażony, ja nie czepiam się, w jaki sposób człowiek wyraża ten smutek, ale ważny jest stan serca. Ważny jest stan serca, czy przeżywa wewnętrzne złamanie z powodu świadomości swojego grzechu. Z powodu świadomości tego, kim jest przed świętym Bogiem. I wciąż podkreślam, że nie można ominąć tego drugiego etapu. Świadomość grzechu musi spowodować prawdziwy żal, prawdziwy smutek. Jeśli go nie ma, to znaczy, że Duch Święty tak naprawdę nie objawił tego, co jest w nas. Jeśli nie ma tego smutku, to tak naprawdę to wszystko zaczyna być strasznie płytkie i wielu ludzi później odpada. A więc smutek w tym znaczeniu, tym głównym znaczeniu, dotyczy człowieka nieodrodzonego, który szuka ratunku, który ma świadomość grzechu, ale też ma złamanie przed Bogiem. Wiecie, nie można sobie tak frywolnie z uśmieszkiem, no Panie przebacz, no i tyle. To nie to. Ale pamiętamy, moi drodzy, że do nas wierzących to błogosławieństwo też ma dużo do powiedzenia. My również musimy zrozumieć to błogosławieństwo, błogosławieni, którzy się smucą. Po pierwsze z podobnej przyczyny, jeżeli nam się zdarzy upadek, to nie możemy sobie tak łatwo i bez problemu nad nim przejść. Pierwszy list Jana 1,9 mówi nam o tym, co mamy robić. Powinno nas smutkiem napełniać też, jeżeli widzimy upadek naszego brata, naszej siostry. Bardzo źle, jeżeli się tym nie interesujemy, albo jeżeli to nie robi na nas żadnego wrażenia. Ale myślę, że największy smutek w naszych sercach, jako ludzi wierzących, powinno powodować fakt, że ludzie wokół nas zmierzają do śmierci. Że ludzie wokół nas, w naszym mieście, w naszych wioskach, nie znając Chrystusa, idą na potępienie. Wiecie, jest to ogromnym jakby wyrzutem dla mnie. Ile my się tym przejmujemy? Ile my płaczemy nad tym, że ten świat, ładnie mówiąc ten świat, nasi bliscy, nasi znajomi, ludzie, których spotykamy, idą na zatracenie, a my możemy być tą szalupą ratunkową. Wiecie, płacz nad tym to jest jedno, ale my go w sobie nie wyprodukujemy od tak, że powiem sobie, od jutra będę taki. To nie wyjdzie. W nas musi coś być. W nas musi być świeża obecność Chrystusa. Kiedy patrzę na ludzi, którzy nie mogli milczeć, bo musieli opowiadać o Jezusie,
to oni coś przeżyli. Pamiętacie Piotra, który powiedział, my nie możemy nie mówić, ale oni przeżyli coś. Świeżą obecność Boga. Świeże namaszczenie. A ci, którzy przeżyli uzdrowienie, wielu ich jest. Jezus do wielu z nich powiedział, nikomu tego nie rozgłaszajcie. A oni co? Ledwie się odwrócili. I już opowiadali, co Jezus im zrobił. Wbrew zakazowi. Nie mogli się powstrzymać. Dlaczego? Bo przeżyli coś. Jeżeli będziemy puści, jeżeli nasze życie z Bogiem to będą wspomnienia, to z siebie nic nie wykrzeszemy. Ale jeżeli nasze życie z Bogiem to jest realność, codzienna realność Jego obecności, to specjalnie się zmuszać nie będziemy. A to będzie czymś naturalnym dla nas, że będziemy płakać nad tym światem. Ale nie tylko płakać, wychodzić, zapraszać. Zapraszać, niedziela ewangelizacyjna przed nami, modlitwy, nabożeństwo niedzielne, jedno, drugie i kolejne. Czemu z góry zakładamy, że ludzie to odrzucą? Może 10 odrzuci, a 11 przyjmie. Kochani, prawda, że Biblia jest pełna zachęty do radości. Odwracam biegun. Prawda, mamy się zawsze radować. Świat wręcz ma chyba dość smutku i chce widzieć chrześcijan, którzy są autentyczni, szczęśliwi w swoim Bogu. Ale to musi wszystko iść w parze. To musi iść w parze. My szczęśliwi, radośni w Bogu, ale powinniśmy mieć, wiecie, cały czas to ukłucie, że ten świat ginie, że nasi bliscy idą na zatracenie. To musi być iść w parze jedno z drugim. Kolejne błogosławieństwo. Błogosławieństwo trzecie. Muszę przyspieszać troszkę. Błogosławieni cisi, inne tłumaczenie mówi pokorni, albowiem oni posiądą ziemię. Oczywiście nie dotyczy to cichych w znaczeniu małomównych, jakichś tam flegmatycznych. Nie o to chodzi. Moi drodzy, to jest ważne, kolejność ustawionych słów. Pierwsze mówiło o świadomości grzechu, drugie mówiło o złamaniu, o płaczu przed Bogiem. A trzecie mówi o tym, że musimy w pokorze stanąć przed Bogiem. Gdzie wielu ludzi jest, których blokuje ta myśl. Jak to? To ja jestem tak do końca zły? Ja muszę z łaski wszystko przyjąć? Nie mogę za nic zapracować? Wielu ludzi blokuje ta myśl. W myśl tego polskiego, a może nie tylko polskiego, powiedzenia łaski bez. Trzeba z pokorą stanąć przed Bogiem i powiedzieć tak, nie dam rady nic zrobić sam. Nie wyrwę się z tego bagna sam. Tylko Twoja łaska, tylko Twoja moc. Ale również dla nas wierzących pokora jest czymś niesamowicie ważnym. Niesamowicie ważnym. Wiecie, kiedy Jezus chodził po ziemi, dawał nam tego przykład. Zresztą list do Filipian, drugi rozdział, niesamowicie pięknie to opisuje. Kiedy mówi o tym, że chociaż był Bogiem, to stąpił na ziemię, żeby dokonać odkupienia dla nas. Ale tam jest coś ciekawego napisane. Takiego bądźcie wy usposobienia, jakie było w Chrystusie. Czyli ta niesamowita pokora. Ale wiecie, co tam jest napisane? Względem siebie. My byśmy tak chcieli, żeby to nasze usposobienie było względem Boga. Byłoby łatwiej tą pokorę mieć w tej pozycji pionowej. My pokorni przed Bogiem i wystarczy. Ale tam pisze co innego. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia. Pokorni nawzajem, między sobą. Jedni z drugich za wyższych od siebie mamy uważać. Moi drodzy, jeśli się nam wydaje, że to błogosławieństwo nie jest takie ważne, to chciałbym przypomnieć pewien werset. Bóg pysznym się sprzeciwia, lecz pokornym łaskę daje. Bóg pysznym się sprzeciwia. Kiedy pomyślę nad tym, to aż drżę, że Bóg może być po przeciwnej stronie. Może być przeciwnikiem. Może nie tyle nas,
są postawy pychy w nas. Błogosławieństwo czwarte. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. I tutaj kluczowym słowem jest słowo sprawiedliwości. Którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Już w tym moim wstępie powiedziałem, że to błogosławieństwo jest przełomowe. Że do tej pory grzesznik czy ktoś poszukujący Boga zbliża się krok po kroku. I teraz praktycznie już jest na wyciągnięcie ręki. Już osiąga. Ale jest jeszcze jedna rzecz ważna. Żeby on to dobrze rozumiał, czego pragnie. Czy pragnie na pewno sprawiedliwości, czy tylko pragnie usunięcia skutków swojego grzechu. A to jest różnica. Kiedy człowiek jest chory i cierpi ból, to jego największą potrzebą jest usunąć ból. Prawda? Więc może łykać środki przeciwbólowe, czy tam zastrzyki brać, podczas gdy choroba będzie się rozwijać dalej. Totalnie bez sensu. O tym wiemy. Fizycznie wiemy. Ale dokładnie tak samo jest w duchowym znaczeniu. Tym bólem dla człowieka duchowo to może być po prostu jakiś bezsens życia, wyrzuty sumienia, strach, pustka. I ludzie czasem walczą z tym, popadając niejednokrotnie w nałogi. Zamiast dotrzeć do źródła tego bólu duchowego, którym jest po prostu grzech. Wiecie, i pragnienie sprawiedliwości nie może być pragnieniem usunięcia skutków, ale usunięcia przyczyny. Pragnienie sprawiedliwości polega na tym, że człowiek pragnie być za wszelką cenę wolny od grzechu. Za wszelką cenę chce mieć relację z Bogiem. Za wszelką cenę chce być w porządku wobec Boga. I to jest pragnienie sprawiedliwości. I to jest coś, co naprawdę doprowadza go do kulminacyjnego punktu uwolnienia. Jeszcze zostanie tylko jedna rzecz. Jak bardzo tego pragnie. Czy to jest pragnienie, które go naprawdę tam doprowadzi? Bo wiecie, tak to jest, że czasem ludzie różnych rzeczy pragną, ale po drodze gdzieś słabną. To pragnienie nie doprowadza ich do osiągnięcia. Podawałem wtedy przykład syna marnotrawnego, który kiedy był już naprawdę głodny, to jeszcze nie poszedł do ojca. Poszedł jeszcze paść świnie. Dopiero kiedy przycisło go do tego stopnia, że już przymierał głodem, to dopiero było motywacją, żeby wrócić. My musimy mieć taki głód, takie pragnienie, które nas doprowadzi do celu, a nie tylko do połowy drogi. Ale również, moi drodzy, ta myśl dotyczy nas, wierzących, od obojętnie jak długiego czasu, abyśmy wciąż byli tak pragnący, wciąż głodni. Bo jeżeli to ma być tylko pragnienie, które nas doprowadzi do zbawienia, to co potem? To stajemy się jakimiś nominalnymi. My musimy pragnąć Boga coraz bardziej każdego dnia. Mieć takie pragnienie, które nas będzie popychać do tego, aby szukać Boga na serio. Ten głód, o którym też niedawno w niedzielę wspominałem, podając obraz tej restauracji. Ten głód naprawdę musi nas doprowadzać do tego, że będziemy szukać Boga. A więc to błogosławieństwo dotyczy również i nas. Bądźmy głodni. Bądźmy tymi, którzy wciąż potrzebują, którzy wciąż chcą się nasycać Bogiem. I w końcu przechodzimy do tych trzech kolejnych, które opisują już zupełnie coś innego. Zmienia się zupełnie teraz nastrój, zupełnie o czymś innym Jezus mówi. Teraz Jezus zaczyna mówić o tym, kim ma być to nowe stworzenie. Jakie cechy charakteryzują to nowe stworzenie, które właśnie co się narodziło. Ale powiem wam nie tylko to, które się teraz narodziło. To, które się 30 lat temu narodziło również. Tak samo. To są cechy opisujące mnie i ciebie, które stawiają lustro Bożego Słowa czy Bożych wymagań przed nami. Tak więc błogosławieni i miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. To jest piąte błogosławieństwo. Również miłosierdzie nie może się nam kojarzyć z jakąś taką pobłażliwością wobec grzechu.
Jezus nigdy nie był pobłażliwy wobec grzechu. Więc czym jest sprawiedliwość? Wspominałem wtedy, że trzy słowa Biblii bardzo często są wręcz obok siebie ustawiane. Czyli sprawiedliwość, miłosierdzie i łaska. Sprawiedliwość to jest danie czy oddanie człowiekowi tego, na co sobie zasłużył. Na rozrabiał, zasłużył na karę, karę otrzymuje. Sprawiedliwość. A miłosierdzie jest odwrotnością. Jest niedaniem tego, na co człowiek sobie zasłużył. Jest anulowaniem tej kary. Ona się mu należała, a on jej nie dostał. Zostaje nam jeszcze łaska. To jest danie człowiekowi tego, na co sobie nie zasłużył. Ale skupiamy się na miłosierdziu. Wspomnę jeszcze raz ten obraz. Wyobraź sobie, że przez kogoś zostałeś bardzo zraniony, bardzo dotknięty. Twoje życie zostało gdzieś emocjonalnie zrujnowane przez jakąś tam osobę. Po pierwsze, przebaczasz. Będziemy o tym jeszcze mówić, ale myślę, że jesteśmy w takim gronie, że chyba o tym wiemy. Że to jest pierwszy podstawowy krok. Bez tego to nie mamy o czym mówić. Chociaż będziemy o tym mówić za jakiś tam czas. Nawet wystarczy Biblię otworzyć, na tej stronie jest nagłówek gniew i przebaczenie. Więc dojdziemy. Ale w tej naszej wyobraźni posuńmy się krok dalej. Ta osoba, która nas tak bardzo dotknęła i zraniła, sama teraz cierpi. Z jakiegoś tam powodu. Czy to choroba, czy to jakaś inna sytuacja ją dotknęła. I teraz ta osoba, która nas tak bardzo dotknęła, ma sama wielki problem. Co czujesz? I tu jest odpowiedź, czy jestem miłosierny. Odpowiedź, co ja czuję w tym momencie, jest odpowiedzią, czy jestem miłosierny. Czy nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas czuł satysfakcję. Bo to już byłby dramat. Gdyby ktoś czuł satysfakcję z tego, że tamtemu dzieje się krzywda. Mam nadzieję, że mamy współczucie. Ale wiecie co? Problem jest, jeśli pojawi się taka myśl. Współczuję mu, biedny, ale Pan Bóg jest jednak sprawiedliwy. Ujął się za moją krzywdą. Jest Pan Bóg na niebie. Jeśli takie jest myślenie, moi drodzy, to nie rozumiemy w ogóle, czym jest miłosierdzie. To czy to jest ta satysfakcja, czy takie współczucie z tym dopiskiem, to tak naprawdę nie ma to wielkiej różnicy. Wspomnijmy na sekundę postać Dawida. Wiemy, ile on wycierpiał od króla Saula. Ileż musiał uciekać. On wszystko stracił. Począwszy od rodziny, przez znamy Biblię. Wiemy, jak ogromnie był prześladowany. Niewinnie prześladowany. A kiedy nagle Saulowi dzieje się śmierć, kiedy dowiaduje się o tragedii Saula, po pierwsze nie czuje satysfakcji. Autentycznie płacze. Ułożył pieśń na jego cześć. Znamy te miejsca, więc nie chcę się w to zagłębiać. Ale to jest miłosierne serce. On tam naprawdę nie udaje. On przeżywa straszny ból i smutek z powodu tego, że jego najbardziej zacięty wróg zginął śmiercią tragiczną. To jest miłosiernie. Ale moi drodzy, miłosierdzie jest postawą, tak jak już wcześniej powiedziałem, takiego współczucia dobrze rozumianego, takiej empatii czy litości. Ale na tym nie koniec. To byłoby za mało. To jest to poczucie empatii, ale wyrażone w czynach. Ale powodowane, musi to powodować to, że chcemy przynieść ulgę w cierpieniu temu komuś, kto cierpi z powodu może własnego grzechu, a może grzechu kogoś innego, który się odbił na jego życiu, obojętne. Więc poczucie współczucia, ale też praktyczna pomoc. Wiecie, gdyby tak ten miłosierny Samarytanin, przejeżdżając obok leżącego Izraelity, zatrzymał się i złożył mu serdeczne wyrazy współczucia. I tak by się nad nim użalał, i tak by mu współczuł. Cóż by mu to pomogło? Ten biedny Izraelita, który leżał pobity, poraniony, potrzebował pomocy.
Widzicie, i ten Samarytanin nie musiał mu pomóc. Mógł go potraktować tak, jak sam był przez niego traktowany. Może nie personalnie, ale narodowościowo. Izraelici nienawidzili Samarytan, traktowali ich jak zero. Więc teraz ten Samarytanin mógł z wyższością koło niego przejść. Masz, na co zasłużyłeś. Ale on nie tylko, pewnie współczucie sprawiło to, że się zatrzymał. Ale się zatrzymał i coś zrobił i pomógł mu. Więc miłosierdzie to jest współczucie, ale w działaniu. Moi drodzy, i w działaniu dla ludzi może z zewnątrz, może tych pogubionych, poszkodowanych przez los, ale Biblia mówi, że mamy czynić wszystkim dobrze. Ale komu najwięcej? Domownikom wiary. A jakże często o tym zapominamy? Wiecie, tak myślę, że często domownicy wiary cierpią. Może czasem psychicznie. Może czasem ktoś się zagubił. Może ktoś jest smutny. Może kogoś już nie ma w zborze jakiś czas. I teraz jaką postawę przyjmujemy? Czy na pewno Samarytanina? Czy nie przypadkiem tego lewity i kapłana, którym tak się śpieszyło? Może się nam też tak śpieszy gdzieś, że nie ma czasu zainteresować się kimś. Albo po prostu nie ma woli, żeby pobrudzić się jego problemem. Błogosławieni miłosierni. Niech nam Bóg pomoże być miłosiernymi. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To mamy szóste. Błogosławieni czystego serca. Serce, jak wiemy, to nie chodzi przecież o ten organ, który tutaj puka, ale o całą naszą osobowość. Serce w biblijnym znaczeniu to jest cała sfera naszych emocji, umysłu, woli. To jest jakby centrum dowodzenia człowieka. I troszkę mówiąc przewrotnie, to człowiek czystego serca to ten, który wie, że często nie jest, że nie ma czystego serca. Dlatego, bo to doprowadzi go pod krzyż. Dlatego, bo jeśli o tym wie, to szuka źródła oczyszczenia, czyli krwi Jezusa. Doprowadza go to pod krzyż. Ale moi drodzy, tak prawdę mówiąc, to my mamy największy problem z tym, co tu jest, mówiąc o sercu. Ja już go tu nie chcę lokalizować, bo chodzi o całe nasze osobowość. Ale Jezus mówi wyraźnie, że to z serca pochodzą złe myśli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jezus rozwiewa wszelkie wątpliwości. My byśmy tak bardzo chcieli zwalać winę zawsze za nasze naganne zachowanie na okoliczności. Tak najprościej. To, że się ktoś wściekł, zgniewał, nawrzeszczał, no to przecież były do tego powody, no nie? No przecież ktoś mu nadepnął na ocisk. No przecież ktoś go zdenerwował tak, że tamten się tak zachował, a nie inaczej. I chcielibyśmy wierzyć, że to było powodem. Ale to nie jest prawda. Powód jest tutaj. W nieprzemienionym ja. W sercu, które tak reaguje. I można by tu mnożyć przykłady i mnożyć naszych zachowań. Ale musimy Biblii przyznać rację, że problemem nie są okoliczności, tylko my sami. Kiedybyśmy przypomnieli sobie sytuację Dawida i Betrzeby, jakże łatwo byłoby powiedzieć, winne były okoliczności. No przecież gdyby nie naga, kąpiąca się kobieta, jak Biblia mówi, pięknej urody, to Dawid, gdyby jej nie widział, nie byłoby problemu. Ale Dawid nie próbuje tak reagować. Chociaż w pierwszym momencie to może troszkę tak. Ale potem on coś innego woła. On mówi, Boże, stwórz serce czyste we mnie. Oj, nie mówi, gdyby nie ta Betrzeba. Mówi o sercu swoim. Moi drodzy, musimy wiedzieć i pilnować siebie samych, żeby nie zwalać winy na okoliczności, tylko patrzeć swoje serce i prosić Boga, aby On je oczyszczał i zmieniał. Ale serce, czyste serce, to nie tylko czyny. Biblia mówi wyraźnie, że to są również motywacje. 17 rozdział Księgi Jeremiasza, kiedy jest mowa o sercu, pisze tak. Ja, Pan, przenikam motywy, poddaję próbie zamiary. To jest niesamowicie ważne.
Bo wiecie, my możemy robić piękne rzeczy i wszyscy będą zachwyceni. A Bóg będzie dotknięty. A Bóg będzie obrażony. A wszyscy zachwyceni. Tak może być. Możemy robić piękne rzeczy i przed ludźmi będziemy wyglądać pięknie, a Bóg nie będzie mógł na to patrzeć. Motywacje. Niesamowicie ważna rzecz i głęboka rzecz. Chyba podawałem tutaj wtedy przykład wzniesionych rąk w uwielbieniu. Chwała Bogu, jeśli to jest szczere. Tak ma być. Wielokrotnie podkreślamy to, że Bóg tego chce i oczekuje. Ale wiecie, że można to robić też i po to, żeby pokazać, jaki duchowy to ja nie jestem. A wtedy to już jest przed Bogiem obrzydliwością. Choć pięknie to wygląda. Motywacje. Czyste serce to również są motywacje. Ale jeszcze coś więcej. Nasza postawa musi być wszędzie jednakowa. Taka sama. Taki sam jestem tutaj w zborze. Taki sam będę na przerwie w szkole. Taki sam będę w domu. Wszędzie. Taki sam. Nie zakładam masek. Nie zakładam masek tutaj świętych w zborze. A w domu już je ściągam. Ale również taki sam. Może to jest najtrudniejsze dla niektórych. Kiedy drzwi są zamknięte. Na klucz. Komputer otwarty. Dostęp do wszystkiego. Czyste serce. Błogosławieni czystego serca. I ostatnie z tej serii trzech. Błogosławieni, to jest siódme, błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Chyba wiemy, że najważniejsze słowo w tym wersecie to jest słowo czyniący. Czyniący. Wzór znowu Jezus Chrystus. Wiecie, przez grzech został zniszczony pokój między nami a Bogiem. Nie było go przez grzech. I przyszedł Jezus, aby ten pokój między Bogiem a nami przywrócić. Ale zobaczcie, jakie były motywacje i jaka była cena przywrócenia pokoju między nami a Bogiem. Motywacje były absolutnie nieegoistyczne. Mówiąc tak obrazowo, Jezus dla siebie z tego nie miał absolutnie nic. To było wszystko dla naszego ratunku, nic więcej. A cena jaka? Niewyobrażalnie wielka. I to jest wzór dla nas, w jaki sposób mamy przynosić pokój między sobą. Za wszelką cenę do niego dążyć. Nie patrząc na własne ambicje, nie patrząc na własne zyski, które z tego byśmy mogli mieć. Coś zupełnie poza tym, co moglibyśmy z tego sami wyciągnąć. I cena nie powinna grać roli. A my mamy takie fajne zdanie, które tak lubimy. Kiedy nie ma pokoju, kiedy jest konflikt. To jest takie strasznie fajne zdanie. Oczywiście z Bożego Słowa, które brzmi: jeśli można, o ile to od nas zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Zwracając uwagę oczywiście na pierwszą część. Jeśli można, no nie można, no, bo tamten drugi nie chce to nie można. I czuję się usprawiedliwiony. Ale zastanówmy się, czy dostosowaliśmy się do wzoru. Czy zrobiliśmy wszystko? Czy naprawdę zrobiliśmy wszystko? Czy zdjęliśmy naszą koronę z głowy, żeby pochylić się w geście przeprosin? Choćby nawet nie czuliśmy się winni. Czy naprawdę zrobiliśmy wszystko? Jeśli naprawdę tak, według wzoru, jaki zostawił nam Jezus, to wtedy ten werset jest dla nas. To rzeczywiście nie możemy brać odpowiedzialności za drugą stronę, która i tak stoi murem i nie chce przyjąć naszych przeprosin. To prawda. Ale wiem ponad wszelką wątpliwość, że jest to słowo nadużywane. Za często go stosujemy i za prędko. Moi drodzy, pomijam już wiele aspektów i przechodzę do ostatniego. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości,
albowiem ich jest Królestwo Niebios. Jak wspomniałem na początku, to jest efekt naszego nowonarodzenia, a potem życia według tych standardów, które ustawił Jezus. Cierpieć prześladowania można z wielu powodów, ale to błogosławieństwo dotyczy wyraźnie tego, że jeśli cierpimy prześladowania ze względu na Chrystusa, ze względu na Jego imię, bo można cierpieć prześladowania z własnej głupoty. Można cierpieć prześladowania z własnego grzechu. Można. Ale to nie jest błogosławione. To nie opisuje to błogosławieństwo. Piotr mówi o tym, że jeśli cierpimy, to nie jak ci, którzy to robią jako ci, którzy wtrącają się w cudze sprawy i tam jeszcze inne sprawy. Więc pamiętajmy, to dotyczy tylko tej sytuacji, kiedy cierpimy, ale ze względu na to, że przyznajemy się do Chrystusa. Na moment zastanówmy się nad mechanizmem powstawania prześladowania, bo ono nam jakby kryje za sobą ogromną prawdę. Światłość, o której zaczęliśmy mówić i dopiero będziemy do niej następnymi razy zmierzać. Światłość, którą my jesteśmy. Światłością był Jezus, mówi o tym ewangelista Jan. Co robi światłość? No słucham, co robi światłość? Świeci. Najprostsza odpowiedź. Świeci. I rozprasza mroki, jak ktoś podpowiadał. Światłość świeci. Światłość nie jest agresywna. Światłość nie walczy. Światłość po prostu świeci. Ale to jest coś, co najbardziej nienawidzi świat. Bo światłość demaskuje grzech. Bo światłość, która rozprasza mroki, demaskuje grzech. I tu jest mechanizm powstawania prześladowania. Bo jeśli ktoś jest dotknięty naszą światłością, to się obruszy. Tak było w przypadku Daniela, o którym niedawno wspominałem. Dlaczego on dostał się w wir prześladowań? Mówię teraz o lwiej jamie. Co on złego uczynił? On świecił. I tyle. On świecił swoją świętością. A tamci tego nie mogli znieść. A tamci tego nie mogli wytrzymać, że jest ktoś tak drastycznie inny niż oni. No i postarali się o prześladowania w stosunku do niego. A Jezus dlaczego był prześladowany przez system religijny, faryzeuszy, uczonych w piśmie? Przecież nic złego nie robił, ale był tak drastycznie inny. On świecił i demaskował ich pustość, ich próżność. I demaskował to, kim byli naprawdę. I tego nie mogli wytrzymać. Moi drodzy, Jezus jest taki sam. Ewangelia też jest bez zmian. Postawy ludzkie w zasadzie też. To trzeba się zastanowić, czy na pewno z nami jest wszystko okej. Jeżeli nie doświadczamy żadnych sprzeciwów. Czy na pewno tego samego Chrystusa zwiastujemy? Czy przypadkiem czegoś nie rozmiękczamy? Wiecie, jeśli nie doświadczamy żadnych prześladowań. Wiadomo, my tutaj żyjemy w takim kraju, w takim miejscu, że te prześladowania, Bogu dzięki, nas nie dotykają, w sensie więzienie i tak dalej. Ale prześladowania, które wyrażą się kpiną, wyśmianiem, odtrąceniem, to już mogą się przytrafić. Dla niektórych to może być wyrzucenie z domu, no różnie. To już w naszym miejscu może być. I wiecie, jeśli nie cierpimy, jeżeli nie doświadczamy żadnych prześladowań, to fajnie, to super. To naprawdę super. To cieszmy się, ale pod jednym warunkiem. Jeśli przyczyną braku prześladowań przypadkiem nie jest to, że świat uważa nas za swoich, to tu mamy problem. To tu mamy poważny problem. Ewangelia Jana mówi tak. Znaczy Jezus w Ewangelii Jana. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby was jako swoją własność. Ponieważ nie jesteście z tego świata, świat będzie was nienawidził.
reakcja na prześladowania to po pierwsze przebaczenie, nie mścić się, oddawać dobrem za zło, a w końcu coś, co wydaje się kosmosem, radość. Radość w prześladowaniach. Moi drodzy, do takich ludzi, którzy to usłyszeli, Jezus mówi, wy jesteście światłością świata. Nie postarajcie się być, ale jesteście światłością świata. Kto buduje życie według tego schematu, jaki Jezus określił w błogosławieństwach, ten jest światłością świata. Problem w tym, że światłość i sól mogą utracić swoje oddziaływanie. Ale o tym będziemy mówić następnymi razy. Moi drodzy, kończąc, chciałbym, abyśmy sobie te błogosławieństwa raz jeszcze przypomnieli, ale troszeczkę inaczej. Stańmy sobie przed lustrem tych błogosławieństw, czy wstawiając tam swoje imię. Powiem wam szczerze, że kiedy ja tak sobie to robię czasem, to przy niektórych zdaniach to lustro mnie zawstydza i czuję się niewygodnie. Ale Bogu dzięki jesteśmy w drodze. To jest w wielu sytuacjach proces. I dobrze, jeżeli idziemy do przodu, jeżeli każdego dnia jesteśmy dalej. Gorzej, jeżeli stoimy w miejscu, znaczy nie ma takiej opcji. Albo idziemy do przodu, albo w tył. A więc spróbujmy sobie wstawić swoje imię. Ja do mikrofonu będę mówił swoje. Wy w myślach czy szeptem powtarzajcie swoje. Bogusław, ubogi w duchu. Świadomy swojego uzależnienia od Boga. Bogusław smutny właśnie z tego powodu. I z powodu ginącego świata. Bogusław cichy i pokorny. Bogusław pragnący i złakniony sprawiedliwości, wciąż głodny Boga i Jego obecności. Bogusław miłosierny, gotów przebaczać i nieść pomoc nawet wrogom. Bogusław czystego serca, czysty w działaniu, w motywacjach, taki sam wszędzie. Bogusław pokój czyniący, za wszelką cenę, składając w ofierze swoje ja. I Bogusław gotów znosić prześladowania, będąc światłością Chrystusa. Amen.